If it off, can we get on the hammer? Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek, znaczy nową serię, całkiem nową serię zaczynamy na kanale. Jest to gra Far Cry Primal, także jest to gra osadzona, jak widzicie, w światach w takie lata 10 tysięcy przed naszą erą. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tutaj widzimy, jak sobie mamucik już zajada jakąś trawkę. Co my tu mamy zrobić? Gra jest takim open worldem, czyli będziemy sobie eksplorować cały świat. No i po prostu musimy tutaj przetrwać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Naszym pierwszym celem, z tego co widzę... to na pewno będzie zapolowanie na jednego z tych mamutów. Chociaż nie chciałbym tego robić, no ale no takie są rzeczy, jak to się mówi, taka jest natura, każdy musi przetrwać, prawda? Mama Wajdamas, Chadubi Dashimas, Tu Hadamas. Dobrze, idziemy. Idziemy dalej, on nam tu pokazuje znaki, żeby ruszać. Mam nadzieję, że nas... Mamut nie rozdepta jakiś. Nie chciałbym tego bardzo. Sanhatra, Palu Shashwalin, Shanamas. Mam
Hadamas, Hadamas, Shuta, Narimas. Tak, tak jak on mówi właśnie. Hai wam maf, ucham sza daga, nu masz wantar, pur ha si taugasz. On już też nasze plemię zaczyna polować. Tutaj duży, tam mały, czyli na małego, tak? Biegniemy na małego. Musimy zapolować na małego momcika, ale oni go strzałami odkładają. Ja to spróbuję odkryć. Może mi się uda odkryć. Jeszcze jedna burza twarz. No, dostał głowę, ale tutaj... Ale poleciał! Ja nie wiem, czy tu nam tak się uda. Ani właśnie nie mam, ani nic. O, panie, drugi też poleciał, to na nas goni, mam. Nie fajnie, nie fajnie, ale dużo dostaje. Czy my mamy jakąś włócznię? Czy ten mamut nam już zabrał włócznię? Ja bym sobie podniósł włócznię. Tak, dobra, podniesiona. No to lećmy, lećmy. Gdzież on jest, ten mamut? Powiem wam, że strasznie mocny jest ten młodziutki, a taki już mocny. Serce, panie, w serce. O, dostał w serce chyba. Jeszcze jedno, już umierasz, panie. Brawo. O, powiem wam, że fajnie. Udało nam się upolować małego łomcika. Świetne łowy. Też mi się podobały. Powiem wam, jestem pod wrażeniem grafiki w tej grze i tego, jak ten świat wygląda. Chyba mocny. Skakar! Chyba trzeba będzie skakać tam na dół. No i nawet nie skoczyliśmy, tylko polecieliśmy. Szczerze mówiąc. Auć! To musi boleć. Oj, to musiało bardzo boleć. Nie wiem, czy nasz kolega żyje, czy nie. To się do niego staramy podczołgać. Zobaczyć. Oj. Chyba ma coś wbite tam na dole, z tego co widzę, więc chyba marna szansa na przeżycie. Tak, naszym pierwszym celem jest droga do Oros, ale teraz na ten moment musimy sobie zrobić łuk, bo jak wiecie, no jest tam ten tygrys, chodzi. Chodzi tam ten tygrys, tutaj kolegę pochowaliśmy, no niestety nie udało mu się przetrwać. Także idziemy. Kontrolkiem można się wyleczyć, okej. To tak zrobię, to można chyba mięso zjeść, tak mi się wydaje. Dobrze, my musimy na pewno zrobić jakiś łuk tutaj. Co, musimy pozbierać kilka tych drzewek, z tego co wiem. Co nam jeszcze trzeba? Trzcinę. Ja bym zobaczył, jakie mamy cele misji, bo tutaj chyba można sobie zobaczyć, tak, mamy jakby... Teraz mamy chwilę spokoju, to wam troszeczkę pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Więc sama mapka w tej grze na ten moment, tutaj nie mogę nic rozwijać, ale ona jest dużo, dużo większa, więc na pewno jest to gra na kilkanaście godzin.
Tak, możemy wytwarzać łuki, maczugi, to wszystko będziemy mogli. Tak samo mamy kilka postaci do wyboru, więc na pewno będziemy grać kilkoma postaciami. Mamy też dużo umiejętności, każda postać ma tam swoje umiejętności, też będziemy to rozwijać z czasem. No my na ten moment mamy eliminację prymitywną, żeby cicho zabijać, mamy wzrok łowcy, przytrzymujemy literkę V, aby włączyć wzrok łowcy, to sobie zaraz zobaczymy. Bo tutaj widać ślady krwi, widać przeciwników, zwierzęta. I tak samo mamy prymitywne skradanie. Możemy rzucić kamień, aby odwrócić uwagę przeciwnika. I F, żeby przenieść jego ciało. Do tego mamy prymitywną zwinność, czyli tak wszystko prymitywne na razie. Tak, biegniemy shiftem i sobie możemy taki slide zrobić za pomocą literki C. Na ten moment nie mamy jeszcze żadnych kompanów. W sakwie też zbieramy surowce, więc mamy na ten moment trochę tłuszczu, trochę drewna. I jak mówię, żywność, i to nam jakby zwiększa. Z tego możemy się leczyć, nie? Z żywności możemy się leczyć. To my tu jeszcze mamy pomoc. Jakby ktoś nie wiedział, jak to sobie można wszystko poczytać, całą pomoc, całą mechanikę gry. No dobra, ale my na ten moment lecimy, bo musimy. Bo musimy zrobić na pewno łuk, tak nam przynajmniej mówił. A żeby zrobić łuk, no to potrzebujemy. Aha, bo to jest samo wytwarzanie, niedostępy. Nie umiem jeszcze wytwarzać łuku. Okej, to może jakoś fabularnie zaraz nam powie, jak wytwarzać łuk. No ale to pochodźmy, pozwiedzajmy sobie. Zobaczymy, co tu można zrobić. Uzyskaj dostęp do nagrody, wyzwania społecznościowi. Społeczności może wymagać wejścia do gry głównego. Na ten moment chyba dużo DLC się czytuje, jakichś różnych informacji. Dobrze, ja sobie zbieram to, co napotkam. Wiem, że chyba jeszcze kamienie jakieś można było zbierać tutaj. Literka V to było jakby około łowcy. Okej, i jak widzicie pod literką V mamy tutaj, widzicie, kamienie są pozaznaczane na żółto, więc sobie jeszcze je pozbieramy. Dobra, weźmy te wszystkie łupki. Tak, mamy, widzę, że bardzo dużo tych jakichś dodatków się powygrywało, bo ciągle informacje dostajemy. Ale faktycznie mogłoby już popularnie się to troszeczkę pchnąć, bo widzę, że... Tak, pod tabulatorem możemy sobie zobaczyć, co mamy, prymitywne leczenie jakieś, prawda, to sobie możemy wszystko tam dostosować. Na ten moment nie widzę tu żadnego zadania. Dlaczego nam żadnego zadania? O, już możemy łuk zrobić, jak widzicie. Czyli żeby zrobić łuk, potrzebujemy 5 drzew olchowych, 2 łupki i 2 trzciny. To sobie już to tworzymy. Okej, okay. Jak widzicie, łuk mamy zrobiony. Piękny łuczek nasz nowy. Właśnie go wytwarzamy. No, do szczęścia wystarczy nam na ogół patyk, trochę szmatek i jakiś tam sznurek, i nawet sobie wy możecie zrobić w życiu codziennym taki łuk. Teraz musimy zapolować, i żeby skutecznie to zrobić, aby skutecznie polować, powoli trzeba zbliżyć się do ofiary i nacisnąć literkę C, żeby kucnąć. Można przytrzymać V, aby skorzystać ze wzroku łowcy i podświetlić pobliskie zwierzęta oraz ślady. Nie wolno podchodzić za blisko, niektóre zwierzęta uciekają, jeśli mnie nas zauważą. Okej, okay, czyli my sobie tak, możemy literką C kucnąć. Słyszę w ogóle tego tygrysa. Mam nadzieję, że go tu nie ma. Literka V, V nam pomaga znaleźć zwierzynę. Ja w ogóle tutaj te informacje bym chciał skasować.
cały czas dostajemy te informacje po lewej stronie u góry, ale mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzać. Postaram się, żeby w przyszłym drugim odcinku już tego nie było. Dobrze, czy my tu widzimy jakąś zwierzynę? No na ten moment ja nie widzę zwierzyny. O, coś tam na dole chyba chodzi. Tak, o tutaj chodzą zwierzynki jakieś. No i dobrze, na co mieliśmy? Chyba mamy zapolować na 3 sarny, tak? Z tego co pamiętam. Szkoda, że tutaj zadań nie wyświetla. Poluj i zdejmuj skóry, tak, żeby zdobywać pożywienie. To jest chyba nasze zadanie. No to będziemy to robić. Dobrze, czy my tu możemy jakoś bezpiecznie zejść? Chyba tą linę można było zejść, okej. Super. No dobrze, to my sobie kucniemy i wydaje mi się, że moglibyśmy zapolować na te jelenie, czy co tutaj jest, jakieś kapibary. Sporo ich jest, szczerze mówiąc. No dobrze, czy w głowę, czy w serce? Wstała, ale czy to coś jej da? O, jedna tu gdzieś biega, jedna tam gdzieś biega. Dobra, sprawdźmy, czy ona da radę przeżyć. Możemy iść za śladami, bo tak jak mówili, są ślady krwi. I ślady krwi nas zapewne zaprowadzą, bo ja uważam, że po takim jednym szczale właśnie... Tak, ślady krwi, jak widzicie, nas prowadzą. Ona trochę pobiegała i jednak nie udało jej się przetrwać. To była koza, z tego co widziałem, tak. Także dostaliśmy trochę skóry, trochę tłuszczu zwierzęcego. No i dobra, musimy jeszcze polować na ten moment. Jedźmy. Dobra, tą strzelimy w głowę, może nam się uda. Ale się ruszyła akurat. Dobra, teraz się nie ruszysz. Widzicie, w głowę od razu 100% zabita. Także polecam strzelać w głowę. Dobrze, weźmy ją, przyskurujmy. Wzrok łowcy to jest V. Przy okazji też warto w tej grze dużo też zbierać, dużo zbierać surowców, bo one się przydają. Bo one będą nam na pewno w późniejszym czasie potrzebne. Więc wszystko co widzimy, to najlepiej pozbierać. Jeszcze polujemy dalej, tak? Zdrowie jeszcze mamy, więc na ten moment nie potrzebujemy nic zjadać. A okej, tam coś chodzi. Tu jeszcze jedna kózka chodzi. Tak, w końcu nam się pojawiły zadania po lewej stronie, więc te wszystkie informacje już chyba przeszły. A my staramy się w głowę trafić, gdzieś tu w szyję. Oj, ta strzała chyba leci troszkę niżej, troszkę opada. Tak, to ona troszeczkę opada. No i super, 3 kozice mieliśmy upolować, więc jest już upolowana 3. No to skurujemy ją. Pięknie. Wkrótce noc. Dobra, my musimy znaleźć schronienie. Tu nam pokazuje już, w którym miejscu mniej więcej ono jest. Mamy pełną sakwę, więc na ten moment chyba nie możemy za wiele już zbierać z tego, co widziałem. Czy my coś możemy wytworzyć? Żeby zrobić ulepszenie łuku, to niestety nam potrzeba jakieś dużo lepsze rzeczy, których nie możemy. No a żeby mieć te inne rzeczy, to też jak widzicie jest fabularnie, jednak trzeba będzie się troszeczkę pchnąć do przodu. No to lecimy fabularnie, znaleźć i rozpalić ogień. Bardzo ładna jest ta gra. Przyznam szczerze, że bardzo fajnie wygląda. Przyjemnie się w nią gra. Mam nadzieję, że będziemy dobrymi łowcami, że nic nas nie zabije, nic nas nie zje. No nie chciałbym tego, żebyśmy jednak... Pani kozica, tak się nie biega tutaj blisko, bo tu można szybko zginąć. Dobrze, gdzie my tu mieliśmy pójść? Gdzieś tu chyba na górę jest, z tego co widzę, bo jak widzicie po lewej stronie jest też minimapka. Więc tu chyba na górę gdzieś, okej, tutaj. Ja na ten moment bym polecał chodzić cały czas z wyciągniętą bronią, bo ja, wiecie, ja nie jestem też przyzwyczajony do tego, że coś na nas poluje, tylko zawsze my na kogoś, ale jak coś na nas poluje, to lepiej mieć wyciągnięte to jednak. Żeby na bieżąco już było. Dobrze, rozpalamy ten ogień. Hmm.
Adashta. Urgi winjam sakwim. Urusim qua. Strzała Winja. Panti szas dangu. Wajra tati jamapur baram. Strzała Winja, tak? Musimy teraz iść. Znaleźliśmy jakiś ślad naszego plemienia, jakiegoś tam, więc pewnie będziemy się. Udamy się w tamtą stronę. Dobrze, ale tak jak on powiedział, nasz kolega, musimy tą maczugę zrobić, bo jednak tu trochę za ciemno, noc nastała. Ciemna noc. Zróbmy tą maczugę. Co nam trzeba na maczugę? Na maczugę nam trzeba 3 drzewa olchowe. No to zróbmy ją. Ok, super, maczuga zrobiona. Niech ją kręci chłopak. Jak widzicie, prosta sprawa, jeden kamyk, jeden patyk i troszkę sznurka i już mamy maczugę, którą możemy podpalić, to już sobie ją podpalamy. Jest i podpalona maczuga. No, to lecimy, bo na ten moment wiem, że tu można podpalać trawę i ta trawa też się wypala. Ja bym spróbował pokazać wam, to w ogóle zadziała. Tak, trzeba chwilę potrzymać i trawa jakby się pali. Tak, widzicie, już się tutaj ziemia zapaliła z trawą. No i ona się będzie palić tam przez jakiś okres czasu. Ta trawa troszkę się też zacznie wypalać, więc jak widzicie, już przechodzi coraz dalej ten ogień. Okej, okay, już mnie złapał nawet. Auć, auć. Panie, tak nie rób, panie tubylec, nie zapalaj ognia. No jak widzicie, pali się. Spowodowaliśmy ogromny pożar. Ech, cały ja. Idziemy za zgliszczami spalonymi. Spalonej ziemi. Nie możemy tu zejść na lednicę. No dobrze, dobrze, że nam ogień nie zabiera jakoś za dużo, ale... Ale chyba źle zrobiłem, że to zapaliłem. Mam nadzieję, że zaraz zgaśnie. Już chyba zgasł tutaj. Dobra, to lecimy. Także widzicie, no, lekkie podpalenie trawy powoduje podpalenie i drzew, i wszystkiego, więc no, tak trochę słabo. Tu mamy wzrok łowcy. Wzrok łowcy, jak sobie odpalimy, widzimy te ślady. Ktoś tutaj tędy szedł. Lecimy za tą osobą. Dobrze, spalmy to, te ciernie. Widzę, że tu chyba ten tygrys biega. Nie chciałbym z nim się spotkać jeszcze, bo na pewno nie dalibyśmy mu rady. Ale wydaje mi się, że takie zwierzęta jak tygrysy, wilki, to jednak się boją ognia i mogłyby nie chcieć z nami teraz walczyć. Sprawdźmy sobie tutaj, gdzie ta osoba szła. Tu są te ślady w tą stronę, okej. Okay. Spoko sobie sprawdzać co jakiś czas, którędy ta dana osoba, którą szukamy, biegła. Wtedy przynajmniej wiemy, nie? Dobrze, co my tu mamy? Tu są ślady. O, tu coś było. Tu coś się wydarzyło. Judicia, urgi, purbidram. Ślady walki. No, tak właśnie widziałem, że tutaj naprawdę z kimś walczyła ta osoba. No, lecimy. Może nam się uda ją znaleźć. Jeszcze żywą. Dobrze, mam nadzieję, że co tutaj będzie? Tam chyba dwa wilki są, tak? Okej, dobra, widzę jednego wilka. Ale to jest chyba nie żywy wilk. Bo jakby nie rusza się. Może śpi, ale nie, zakładam, że jest nieżywy. Pochodnia nam chyba zaczyna gasnąć. Nie wiem, czy widzicie, ale już jest wypalona, znaczy ta maczuga nasza. Pal Winja Guan. Tak, takie wilki nasz Winja kolega zabił, ale widzę, że naprawdę zaczyna nam się wypalać ta maczuga. No nie chciałbym, żeby się spaliła, bo nam się zniszczy. Ale wilki wyją. Nieciekawie, jak są wilki. Ciekawe, czy można byłoby wilka, wiecie,
z tego, z łuku przypolować, nie? Bo ja bym nie chciał. Fajnie by było, jakbyśmy go z łuku przypolowali. Czy my tu możemy na ten moment wybrać jakiś łuk? Możemy, okej. Troszkę wyją. Cisza. Panie, ile ty tych strzałów wytrzymujesz? Chłopie, trzy? Gdzie jesteś? Zginął? Trzy strzały dostał? Zginął, uff. Na szczęście. Bo tak biegł do mnie za maszyście. Ale chyba drugi biegnie, nie? Tak. Dobra, zginął. Zginął. Coś jeszcze biegnie? Także dwa wilki za nami. No dzisiaj to... ostro. Dobra, lećmy. Jest trochę ciemno. Ale damy radę. O panie, ile tu wilków jeszcze jest? No cztery wilki jeszcze. Nie fajnie. Nie, to chyba jest tylko jeden wilk. To już jest coś innego. Dobra, przycelujmy mu w głowę. Czy nam się uda mu w głowę trafić? Na pewno go trafiliśmy, ale w co to nie wiem. Dostał w plecy dwa razy. Zginął? Nie, biega. Biega wariat jeszcze. Jeszcze nie zginął, ale już czuje ból na pewno. I chyba go przestrzeliliśmy. No panie, cztery strzały. No nieładnie tak robić. Ale krwawi, ale krwawi. Czy on zginie po samym krwawieniu? Wydaje mi się, że... no nie zginął. Cztery strzały, krwawi. Dawaj w głowę, panie. Pięknie. Zapolowany. Dobrze, zabiliśmy chyba wszystkie te wilki tutaj. Chyba jest bezpiecznie. Choć coś tu jeszcze ryczy. Dobra, zbierzmy sobie wszystko z nich. Skóra, to wszystko się przydaje, bo wiecie, to jest mięso, to nas leczy. Co tu jest? Sobie możemy przeszukać. Ja to nawet nie zwróciłem uwagi, ile miałem tych strzał, ale no mam teraz 5, więc wydaje mi się, że to była chyba nasza ostatnia strzała. Szczerze mówiąc. Lećmy do góry. Ja nie wiem, jak stoimy z pochodnią. Pali się. Dobrze. Myślałem, że ona się już nie będzie palić, ale ona jest na wykończeniu, jak widzicie, już wydaje mi się. Tak, już się właśnie spaliła. Więc maczuga nam się spaliła, szczerze mówiąc. Znaczy działa pewnie, ale... ale już ona ma pewnie okres czasu. Dobrze, drzewo mamy. Weźmy sobie jeszcze ten łupek. Dobrze. Lecimy dalej. W poszukiwaniu śladów. Jest tu jakieś ognisko. Można to przeszukać. Blisko jest nasza Winja. Jak ona tu zeszła? Do wody skakała? No to my też. Jak ona potrafi, to my też. Może nam się uda ją znaleźć. Jakoś w miarę sprawnie. Tak z łukiem do niej wystartujemy to. Dobrze, co my tu mamy? Nie chciałbym nic przegapić, dlatego dosyć często bym włączał tą wizję, ale też wiem, że ona może jakby popsuć wrażenia z gry, bo... ale to może na początku sobie będziemy włączyć, jak się poczujemy trochę bardziej pewnie, to przestaniemy włączać to. Ten wzrok łowcy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie na ten moment. Na ten moment czuję, że go potrzebuję. O, o, biega tam u góry. O, to ktoś tam ubiegł. Czy ja to mogę zapalić? Nie, nie mogę tego zapalić. Ale to się tak dziwnie miga. Jakbym mógł zapalić, ale chyba moja pochodnia już tego nie łyka. Dobrze, czy ja tamtędy gdzieś mogę wyjść? Tu chyba nie mogę wyjść. Okej. Wydaje mi się, że tu widziałem jeszcze ognisko na przeszukanie. Winja Harha.
Walna Jaga odpoczywała tutaj, no to spinamy się. Czy my tu damy radę przeskoczyć? Damy radę przeskoczyć. No są te ogniska, ciekawe co one dają. Czy to można rozwalić? Może? Nie można. Myślałem, że to można rozwalić. No nic, mamy ostatnią maczugę, ale łuk jest. Ja czuję się z łukiem jakoś bardziej bezpiecznie. Choć nie ukrywam, że łuk jakoś na taką odległość słabiej działa. Można podpalać dowolną broń. Ciekawe. Czy ja mógłbym strzałę podpalić? A można wytworzyć strzały. Dobra, tu się wytwarza. Tu możemy drugą pochodnię zrobić. I podpalać można za tłuszczem zwierzęcym. To jakbyśmy sobie zrobili maczugę i ją podpalili, tylko jak oni chcą, żebyśmy my to podpalili? Tłuszczem zwierzęcym. Prawym jest podpalenie. Okej, super. Dobra, tu chyba było jakieś, powiedzmy... A nie, jest wyjście do góry. To się spinamy. No, widzę, że tu są szczurki. Czy my to możemy podpalić teraz maczugą? Nie. A, możemy chyba tak. Okej, okay, czyli to są takie bardziej stosy, żeby się paliło, żebyśmy my mieli pewnie... Czekaj, czy tego szczura będziemy polować. Panie szczur. Coś było w tym stosie? Nie, on się pali, ale to chyba jest bardziej jako lampka. Lampka sprzed 10 tysięcy lat. Szczury biegają. Ciemno w jaskini. No ja wam powiem, że no ostra sprawa w takich jaskiniach chodzić. Gdzie jest zimno, ciemno, szczury biegają i jeszcze wszystko może was zjeść. No i co, skaczemy tam do wody? Wiecie, chciałbym dobrze pójść. Skaczemy do wody, nie? Patrzmy, jak jest pod wodą w ogóle. Pod wodą jest... też bardzo ładnie, według mnie. Już widzę tą muzykę, słyszę, to mnie już... Dobra, płyniemy. Uuu, co tu jest? Coś tu dużego chodzi. Czy to jest ten nasz tygrys? Ja bym nie chciał się z tym tygrysem, wiecie. Bójkę. Bo na pewno nie dalibyśmy radę, ale czuję, że nie wiem, czy tu chyba gdzieś nie trzeba wyjść. Czuję, że tu trzeba wyjść jednak. Czy ja tu będę mógł wyjść, czy muszę gdzieś dopłynąć? Chyba muszę dopłynąć gdzieś, bo tu nie mam triggera, nie mogę też wyskoczyć. Także płynę. Zresztą u góry ona chyba chodzi. Fajna ta jaskinia jest, szczerze mówiąc. A chyba ktoś leży, nie żyje. Dobra, zróbmy jej niespodziankę. Pod wodą podpłyńmy. Żeby ona nas nie widziała, że płyniemy do niej. I my sobie pod wodą się wespniemy do niej. Dobra, z łukiem czy z pałą? Do kobiety to chyba z pałą, nie? Sakwa. Hi.
Zosia. Na Orro spi? Palu. Saszwalim szalam. Takar hasam. Saila. Tigri czała su tiji bajamartis. Tigri udam daf. Udam szaus. Dausam. Utakar uli muana. Ku, aika guasta. Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama. Da. Kuala ya winja. Ubil. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijara. Udam. Pai hu winja uguana. Winja haiwa guasha. Santamsha oros. Tigre dansa dobu. Sakwi. Ay. Walta lauba akista. Mi barra. Walta lauba waida. Hatigi walni yaka. Trauman happy. Walta laiba waidata. No ja nie wiem, czy ja bym tak zaufał tej kobiecie, która ma tak naszyjnik z uszów swoich kolegów. Nie wiem, czy widzieliście, ale ona uszy kolegów kolekcjonuje. Mnie zaprosiła do tej chatki swojej. Jakieś jedzenie daje. No ja nie wiem, czy ja bym jej tak zaufał. Dobrze, na ten moment to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj już doszliśmy do tej krainy Oros, także zobaczymy, będziemy ją sobie zwiedzać, eksplorować. Na pewno musimy ją uleczyć. Ja wam dziękuję za to, że byliście, że poświęciliście swój czas. I zapraszam na kolejne odcinki, które będą się pojawiać na kanale. Także trzymajcie się i cześć, cześć.